Cześć, z tej strony Reliferowej. Dzisiaj przygotowałam dla Was spray tramik w stylu vintage. Dużo się będzie działo, będzie dużo tekstury, dużo kolorów, także zaczynajmy. Pracę zaczynam od zagesowania mojej bazy i ja tutaj używam gesa od Finabar białego. Następnie leci nowa pasta i to jest pasta Jewel Base w kolorze Tiger Eye. Jest piękna, pomarańczowa, pięknie się świeci naprawdę. Jest bardzo kremowa i łatwo się nakłada przez szablon. Ja tutaj wykorzystuję maskę od Tima Holtza ze strukturą tych cegiełek, bo jakby chciałam właśnie uzyskać efekt takiej ściany. I druga pasta, która tutaj będzie pomiędzy, to będzie Crackle Paste, również od Finabar, biała. Żeby to tak fajnie wyglądało, tak sobie po prostu wymyśliłam, żeby był taki efekt ściany, z której już poodpadał trochę tynk i te cegły w tym momencie tak fajnie prześwitują. Pastę zostawiam, żeby sobie smękała sama, bo po prostu spękania na tej paście wyglądają o wiele lepiej, jeśli ją zostawimy w świętym spokoju, niż jak będzie się suszyć nagrzewnicą. Żeby cegły wyglądały tak bardziej realistycznie, to tutaj woskiem postanowiłam je troszeczkę podkolorować. Wosk w kolorze Fire lubi, żeby te cegły były takie bardziej czerwone. I następnie używam wosku grafitowego, również od Finabar, żeby po prostu wyglądało to bardziej realistycznie. Wiadomo, cegły się brudzą, więc żeby to tak fajnie wyglądało, to przybrudzam tym grafitowym woskiem. Na moją pastę, która popękała, używam Miki, to jest nowy zestaw Winter Tales i ja będę używała tutaj czterech w sumie kolorów, żeby po prostu ta ściana wyglądała tak fajnie, żeby była jakaś tam kolorowa. Ja nie chciałam, żeby to był mocny kolor, raczej zależało mi na takim delikatnym efekcie. Także miejscami ona jest bardziej taka beżowa, troszeczkę właśnie takiego ciemnego brązu, troszeczkę szarego i pędzam po prostu i wodą rozprowadzam kolor po tej paście. I ta pasta delikatnie przyjmuje te kolory, jednak ona jest taka po wysięciu troszeczkę jakby śliska, ale kolor bardzo fajnie wnika właśnie w te pęknięcia. Odlewy, które wykorzystam w kompozycji, są to odlewy z foremek Prime Marketing i pokrywam je pastą do efektu rdzy w kolorze brązowym. Ta pasta występuje w zestawie do rdzy i one są też w dużych słoikach, tak samo jak pasty do patyny. Kolejne pasty, których używam, pochodzą z Camouflage Set i jest to kolor właśnie brązowy i taki jasno-beżowy. Używam ich, żeby po prostu nadać takich fajnych cieni, żeby odlewy nie były takie płaskie. I jakie są te pasty? Te pasty są bardzo takie piaskowe, także później jak się używa na przykład wosków albo białego gesa, żeby troszeczkę pobielić, to ten piasek pięknie jest podkreślony wtedy. No i te pasty nadają naprawdę fantastycznej teksturki. Ja je osobiście uwielbiam, także bardzo, bardzo polecam. Kolejnym elementem, który wykorzystuję w kompozycji, jest tekturka, którą pokrywam tuszem do embossingu oraz pudrem
Lindis i to jest kolor Chalk It Up. One są bardzo fajne, ponieważ te pudry jakby zawierają w sobie też drobinki innych kolorów lub kamyczków. To też nadaje takiej fajnej strukturki. Chciałam też nadać troszeczkę tekstury na tło, dlatego tutaj wykorzystuję jeden kolor z setu Old Walls. To jest najjaśniejszy kolor, to on jest taki biało, lekko żółtawy. Ta pasta też jest bardzo fajna, ona właśnie też mi doda troszeczkę piasku. To jest taka moja imitacja jakby tynku między cegłami a ścianą. Dodaję jej po prostu troszeczkę tu, troszkę na bokach i ona też bardzo fajnie tutaj dodaje mi strukturki. Jak widzicie, ta pasta ma takie żółte wykończenie, a ja chciałam raczej, żeby było bardziej biało, dlatego tutaj jeszcze białym gazem troszeczkę przejechałam moje tło. Żeby podkreślić piasek w tych pastach i troszeczkę jednak te odlewy jeszcze rozjaśnić, to delikatnie pobieliłam je białym gesso. Żeby tło było jeszcze troszeczkę ciekawsze, to wykorzystałam tutaj stemple, również od Finabar, stemple właśnie cegiełki oraz pismo. No i zaczynam układać powoli moją kompozycję w ramki. Wkleiłam kawałki papieru, na których właśnie odbiłam też ten stempel pisma i zaczynam układanie kompozycji od największych elementów. I tutaj głównym elementem są drzwi. I wokół tych drzwi po prostu będę budować całą moją kompozycję. Do klejenia wykorzystuję zwykły klej, to jest taki glue, który szybko schnie, oraz 3D medium. Po prostu tutaj sobie teraz układam, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Ja układanie kompozycji zaczynam zawsze od największych elementów, które też stanowią jakby bazę, na którą później wszystko naklejam. I stopniowo tworzę kolejny warstw, dodając różne dodatki. Tutaj wykorzystuję dodatki papierowe z kolekcji Mintai. Kwiaty są wycięte z kolekcji Old Manor, z której robiłam album. Są takie ładne turkusowe, a reszta kwiatów pochodzi z książeczki. Tutaj właśnie widzieliście Flora Book i wszystko po prostu daję na dystans. Ja do dystansu używam albo starych kartonów, albo kawałków tektury. Ja się nie bawię w kosteczki dystansowe, bo nie mam do tego cierpliwości, także recykling jak najbardziej jest fajny. Jak Wam wspominałam, do klejenia wykorzystuję 3D żel medium z kilku powodów. Raz, że jest to bardzo mocny klej, także jeśli coś na to przykleicie, to nie ma opcji, co tam zostanie. A druga sprawa jest taka, że on długo schnie, także w każdym momencie możemy jeszcze zmienić decyzję. To jest bardzo fajne dla osób początkujących lub jeśli nie jesteśmy pewni kompozycji, to po prostu ten klej daje nam możliwość zmiany decyzji bez konieczności odrywania czegoś od pracy.
Do kompozycji dodaję metalowe elementy, są to mechanikalsy, również od Finabar. Ja tutaj wykorzystałam listki, kapsel i moje ulubione właśnie rzymskie cyferki. To są takie fajne dodatki, którymi ja zazwyczaj wykańczam projekt. One są małe, ale dodają naprawdę takiego, wiecie, taka wisienka na torcie po prostu. To są te takie małe elementy, które no, nie muszą być w pracy, ale fajnie jak są, bo to wyróżnia. Ja też tworząc kompozycję staram się wykorzystywać różne materiały, dlatego wykorzystuję odlewy, tekturki, elementy wycinane, właśnie metal, bo jakby moim zdaniem to po prostu wzbogaca kompozycję. Jeśli chodzi o dodatki, to idealne są perły. Perły, brokat, właśnie glas, glitter. To są takie te fajne, sypkie dodatki, które po prostu potrafią wynieść pracę na taki wyższy poziom. Bo dzięki tym dodatkom dodajemy właśnie te takie małe smaczki. I te małe dodatki bardzo dużo potrafią zmienić. To są te takie wykończeniowe, małe elementy, które naprawdę bardzo zwracają uwagę. Do klejenia pereł użyłam taki glue, może być też magii, chodzi o to, żeby to w miarę szybko zostało w miejscu, a do takich bardziej sypkich produktów typu brokat, typu jakieś mikrokulki, do tego używam soft gloss gel i to jest kolejne medium od Finabar do klejenia, to jest taki lżejszy klej, on ma taką delikatniejszą konsystencję, taką troszeczkę rzadszą i można nałożyć bardzo cienką warstwę i właśnie te takie bardzo sypkie elementy bardzo fajnie się na nie klei. Tak samo właśnie te artstone'y. Też właśnie ja do tego typu rzeczy wykorzystuję soft gloss gel. Może być też matowy oczywiście. Ja po prostu mam rozdzielone, że gloss mam do klejenia małych elementów, a matowy mam do serwetek, bo zawsze się coś tam ubrudzi w środku. Ponieważ mój projekt jest raczej jasny, to chciałam, żeby napis w środku jakby tego metalowego elementu był biały, dlatego nałożyłam po prostu warstwę białego gesso i starłam z tej pierwszej powierzchni. W tym momencie gesso weszło po prostu w te odbite literki i zostało w środku. A że w moim projekcie jest dużo właśnie czerwonego, to na tą plakietkę dodałam też tego samego wosku, który wykorzystywałam przy cegłach, czyli Fire Ruby. I na początku chciałam przyczepić na bokach nity ze śrub, żeby to wyglądało jakby było gdzieś przyczepione, ale nity były trochę za duże, dlatego po prostu, żeby fajnie to wyglądało, to tutaj owinęłam drucikiem. I głównym elementem są dwie panie, laleczki od Tima Holca. Świetnie będą tutaj pasowały przed moimi drzwiami. Ode mnie tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że projekt Wam się podobał. Mam nadzieję, że może wyłapaliście kilka jakichś fajnych, ciekawych, przydatnych wskazówek. Jeśli są tutaj jakieś projekty, których nie ma aktualnie w sklepie, zawsze możecie napisać do Marty
i Marta postara Wam się sprowadzić te produkty. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i pozdrawiam Wam. Cześć!